Dzień dobry, wydanie specjalne. Obiecałem Państwu, że kiedy będzie się działo coś rzeczywiście ważnego, to terminy, nie terminy, będą mogli Państwo włączyć vloga i usłyszeć mój komentarz na temat tego, co się dzieje. Moim zdaniem odwołanie walki warte jest 100 milionów, bo podejrzewam, tyle by to wszystko kosztowało. Gaż obydwu zawodników, pay-per-view i tak dalej, wydatki promocyjne, nawet grubo ponad 100 milionów dolarów. Odwołanie tej walki oficjalne dzisiaj, bo nagrywam to we wtorek wieczorem. Nie wiem, czy to dzwoni Canelo, nie, to nie on. A to Gołowkin też to nie był, bo jeśli byłbym, no to bym odebrał i Państwo mieliby na żywo rozmowę. Tej rozmowy w tej chwili nie ma. Natomiast błyskawicznie o tym, co się stało dzisiaj, konferencja prasowa za specjalnymi zaproszeniami przez Golden Boy urządzona, byli wszyscy, Orick Gomez, prezydent Golden Boy Promotions, właściciel Oscar De La Hoya. Ekipa była poważna, był oczywiście sam Canelo Alvarez, po raz pierwszy publicznie występujący od czasu wykrycia u niego tych dwóch testów w lutym tego roku, przypomnę, clenbuterol. Cała ta konferencja była zrobiona z jednego powodu, po to, żeby ta walka mogła się odbyć w późniejszym terminie. Kiedy ekipa Golden Boy Promotions po kilku dniach, podejrzewam 24 godziny na dobę, rozmów z przedstawicielami Komisji Sportowej Stanu Nevada, czyli ludźmi władnymi, by dopuścić do tej walki 5 maja lub nie dopuścić, zdali sobie sprawę, że szansa na to, że dopuszczenie do tej walki będzie, jest praktycznie niemożliwe. No, trzeba było wymyśleć coś, żeby uratować ewentualny późniejszy termin, bo o to tutaj chodziło, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze, bo to tak naprawdę było bardzo kuriozalne, była bardzo kuriozalna konferencja prasowa, ponieważ Canelo absolutnie nikogo nie przepraszał, to znaczy inaczej, przeprosił kibiców, przeprosił HBO, które miało to pokazywać w systemie pay-per-view, przeprosił sponsorów, czyli Hennessy, Hublot, właściciela marki zegarków, który był sponsorem tej gali, przeprosił Tecate, głównego sponsora, który wydał już ponad 700 tysięcy dolarów na reklamy piwa związane z tą walką rewanżową, przeprosił, że walki nie będzie, ale dodał natychmiast, że zawsze jest zawodnikiem czystym, był, jest i będzie zawodnikiem czystym, czyli wszystkie te testy, które przeszedł pozytywne, to był tylko przypadek, zatrute mięso, clenbuterol i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zrobił to i wyłącznie tylko dlatego, że doskonale zdawał sobie sprawę, a właściwie nie on, tylko Golden Boy Promotion, że kara automatyczna wymierzana w przypadku pięściarzy czy zawodników sztuk walki w Las Vegas za pierwsze przewinienie to jest 12 miesięcy, co by oznaczało, że następną walkę może odbyć nie wcześniej niż w 2019 roku i po lutym. Natomiast utrzymując cały czas tą wersję zatrute mięso, przypadek, nic nie wiedziałem, jest szansa, że komisja skróci datę, okres dyskwalifikacji z 12 do 6 miesięcy. Dlatego nie było żadnego przyznawania się do winy, ponieważ gdyby to przyznanie się do winy padło, czyli brałem, usiłowałem, za wcześnie odłożyłem specyfiki, no to byłoby automatyczne 12 miesięcy, a być może dłużej. Czy my ciągle nie wiemy, czy tych 12 miesięcy nie było, ale znając prawników Golden Boy Promotions, o czym za chwilę, to pewnie uda im się wytargować, że tą walkę rewanżową, bo cały czas ta walka ma być, da się zrobić we wrześniu, czyli drugim ulubionym terminie Canelo Alvareza i Las Vegas, jeśli chodzi o organizowanie walk z udziałem pięściarzy latynoskich, bo to jest święto niepodległości Meksyku, we wrześniu. Więc dlatego nie ma żadnego przyznania się do winy, aczkolwiek uważam, że księga rekordów Guinnessa to był Canelo Alvarez mówiący o tym, że nie interesuje go krytyka ze strony Gołowkina, w ogóle go nie interesuje nic, co mówi jego ekipa, to nie są lekarze, to nie są eksperci. I według Canelo, on to powiedział poważnie dzisiaj, we wtorek to nagrywam na konferencji, że oni tak naprawdę się boją i się cieszą, że tej walki nie było. No to jest realizm czystej wody, no ale no coś trzeba mówić w takiej sytuacji. Natomiast co dalej, bo to na pewno Państwa najbardziej interesuje. Znaczy Tom Leffler, promotor Gołowkina, szef jego firmy własnej promocyjnej GGG Promotions, mówi, że ta walka się odbędzie na 100%. Na 100% to w boksie nic nie ma, więc nawet tak bliskiemu znajomemu jak to mówi, to ja do końca nie wierzę znajomemu.
On sam, ta informacja już jest podana oficjalnie, już sam wystąpił o organizację gali nie w T-Mobile Arena, gdzie mieści 22 tysiące ludzi ta sala, bo 22 tysiące ludzi na Gołowkin plus nie wiadomo kto nie przyjdzie na pewno. Ceny są obniżone drastycznie, bo ceny spadły o ponad 50% na tą nową galę, której rywala jeszcze nie znamy. Poznamy w ciągu następnych kilkunastu godzin, natomiast ma ta gala odbyć się z udziałem Gołowkina plus osoby nieznanej w tej chwili, rywala nieznanego. Tego samego dnia, tylko że w MGM Grand dosyć łatwo to było załatwić, słyszałem, dlatego że MGM Grand jest właścicielem T-Mobile Arena, czyli w sumie to wszystko są ci sami ludzie finansujący tą samą imprezę. Natomiast sala jest zdecydowanie mniejsza, bo tam wchodzi chyba około 16 tysięcy kibiców, o ile dobrze pamiętam tamtą salę MGM Grand Theater. Kto rywalem Gołowkina, nie będę podawał nazwisk, bo jest ich dużo. Andrade, Sullivan, to jest taki irlandzki pięściarz, który miał walczyć tego samego dnia na gali ESPN-u w tym samym miejscu. Cały czas uspokajam Państwa, że no przynajmniej na ten moment, kiedy to nagrywam, bo już chyba się przestanę zastrzegać i powinienem zawsze to pamiętać, że to jest boks. Zastrzeganie się nie ma zupełnie sensu. Zdejmę czapkę, bo już Państwo wiedzą, za kim tutaj byłem. Natomiast z kim będzie ta walka, musimy się dowiedzieć i na pewno się dowiemy w ciągu następnych kilku dni, no bo jakąś ją trzeba sprzedać. Nawet sam Gołowkin kontra nikomu no nie sprzeda gali. Jeśli na przykład się okaże, że to zainteresowanie albo to rozczarowanie tą całą sytuacją było tak wielkie, że no tych biletów się sprzedać nie da, no to ja również biorę pod uwagę, że Leffler powie, no bez jaj, nie będziemy robili gali w Las Vegas dla 5 tysięcy ludzi. I na pay-per-view w dodatku jeszcze, więc moim zdaniem na dzień dzisiejszy, wtorek, godzina 16 po południu tutaj u mnie w Chicago, wszystko jest jeszcze ciągle możliwe, natomiast niemożliwa jest gala 5 maja z udziałem Canelo Alvareza i Gennadija Gołowkina, czyli tego rewanżu nie zobaczymy. Wydanie specjalne zakończone. Państwa pozdrawiam serdecznie i do następnego zobaczenia. Czyli ten sam termin co zawsze. W piątek wieczorem proszę rzucić okiem i dziękuję jeszcze raz tym, którzy rzucają okiem na mój kanał. A tych z Państwa, którzy przytrzymali mnie, o, bym zapomniał, i mówili mi wielokrotnie, wpisywali na stronę Garnek Sports, gdzie Państwo mogą znaleźć te komentarze, że niepotrzebnie mówiłem, że ta walka na pewno się odbędzie. Biorę to na klatę, dlatego że co prawda troszeczkę ostrzegałem, żeby nie być w 100% pewnym, natomiast faktem jest, że byłem święcie przekonany, że ta walka dojdzie do skutku. Wydaje mi się, że nie doceniłem tutaj Komisji Sportowej Stanu Nevada, właściwie nacisku opinii publicznej na to, by Canelo Alvareza ukarać. Do tego, ponieważ to wszystko, co robię, robię dla Państwa na żywo, informacje, które otrzymuję, się zmieniają. Okoliczności pewnych rzeczy się zmieniają. To nie jest tak, że to, co powiem w tej chwili, jest w 100% pewne za 3, 4 czy 5 dni, ponieważ, proszę Państwa, to jest boks. Wszystko jest możliwe. To nie jest moja druga ukochana miłość pod nazwą NBA, to nie jest NFL, to nie jest tenis, gdzie zawodnik wychodzi o tej godzinie, konferencja prasowa jest o tej godzinie, to jest boks. Wszystko zawsze możliwe do każdej ostatniej sekundy, dopóki pięściarze nie są na ringu, wszystko jest możliwe. Proszę o tym zawsze pamiętać, kiedy mówimy o boksie zawodowym. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, czyli do piątku.